Dzień dobry Państwu. Witam na drugiej części wykładu Mosty podwieszone. Skończyliśmy pierwszą część mniej więcej w środku z omawiania zagadnień związanych z działaniem wiatru na mosty podwieszone. Tu macie Państwo taki podstawowy rysunek i dwa przekroje poprzeczne. Bardzo popularny, ale stosowany do rozpiętości mniej więcej 400 metrów. Most, gdzie mamy dwa dźwigary po prostu krawędziowe, łączone poprzecznicami i płyta pomostowa. Poprzecznice w takiej sytuacji są dosyć gęsto, co 4-5 metrów. Albo przekrój aerodynamiczny, skrzynkowy. Z tym, że jak już Państwu mówiłem, przekrój skrzynkowy stosuje się w dwóch przypadkach. Kiedy mamy jedną płaszczyznę podwieszenia, wtedy musi być przekrój skrzynkowy, z tym, że jedna płaszczyzna podwieszenia to jest tak też do 400 metrów, a dla większych rozpiętości to wanty są mocowane na skraju dźwigara i przekrój skrzynkowy wtedy jest stosowany ze względów aerodynamiki. I to już Państwu pokazywałem. Przypomnę, że mamy statyczne działanie wiatru i tutaj potrzebne są współczynniki aerodynamiczne CX, CY i CM, czyli te, które CX to jest współczynnik, który informuje nas, jaka część wiatru, jakie będą siły wiatru na płaszczyzny boczne. CY to jest unoszenie, a CM skręcanie. I czyli to zagadnienie rozpatrujemy klasycznie po prostu jako statyczne działanie wiatru. Natomiast dla mostów podwieszonych czy wiszących znacznie ważniejsze są zjawiska aerodynamiczne i tutaj to już o tym mówiłem na poprzednim wykładzie. Przypomnę, że będzie wzbudzanie wirowe. Zaraz to jeszcze raz wyjaśnię. To jest przy stosunkowo małej prędkości wiatru między 10 a 20 metrów na sekundę. Wzbudzanie turbulentne to jest po prostu, kiedy wiatr jest poszarpany przez góry czy jakieś wieżowce, czyli przez ukształtowanie terenu. Potem mamy flater jednoskrętny i flater dywergencyjny. Dla Europy się przyjmuje, że mosty muszą wytrzymywać podmuch wiatru, taki krótki, 2-3 sekundowy o prędkości 60 metrów na sekundę, a więc takie wiatry w zasadzie w Europie nie występują, czyli z dużym zapasem bezpieczeństwa projektujemy. I tu natomiast bardzo częstym zjawiskiem jest po prostu wzbudzanie wirowe, czyli przepływ powietrza wokół konstrukcji nie jest laminarny i po prostu powstają zawirowania powietrza i te wiry mogą być symetryczne, czyli odrywają się raz z góry i z dołu i po prostu powodują ruch pionowy mostu lub niesymetrycznie mogą powstawać i wtedy będzie przekrój poprzeczny, dźwigar będzie się obracał. Sprawa tutaj to galopowanie, to akurat nie tego nie dotyczy, bo to jest flater jednoskrętny. To jest sytuacja taka, że most po prostu drga w ten sposób, że drga w płaszczyźnie pionowej i do tego jeszcze się skręca. I jest rzecz polega na tym, że żeby częstości drgań skrętnych i giętnych były przynajmniej różniły się o 1,5%, czyli sztywność jest forma skrętna, częstość skrętna powinna być większa 1,5 razy od giętnej, bo gdy te częstości się nakładają, no to wówczas, kiedy patrzymy na ten wykres dolny, kiedy dźwigar jest na dole, ugiął się najbardziej, to jeszcze w tym momencie się skręca. Chodzi o to, żeby te rzeczy się na siebie nie nakładały i to się wymaga
takiego sprawdzenia, żeby te częstości się nie nakładały. Bardzo ważne jest zbudzanie wiatrowo-deszczowe. I tutaj niestety projektant jest w takiej sytuacji, że temu właściwie trudno zaradzić, bo krople strugi deszczu, które spływają wzdłuż wanty, zmieniają jej geometrię i w pewnych warunkach wiatru i tego deszczu czy mokrego śniegu wanta zaczyna drgać. I w ostatnich latach było kilka takich spektakularnych przypadków, to znaczy most Rotterdama, Erasma w Rotterdamie. Po kilka właściwie miesięcy poddaniu do eksploatacji naraz przy właśnie deszczu i nie tak szybkim wietrze wanty zaczęły tańczyć i powstał problem. Podobnie było z mostem w Dubrowniku. To nie jest, to znaczy tego nie można zostawić. Jeżeli by się to często zdarzało, to może doprowadzić do zmęczenia wanty i urwania. Zmęczenie następuje w zakotwieniu zazwyczaj i tutaj stosuje się różne środki zaradcze. To znaczy, już to mówiłem, powtórzę, że jeżeli zamawiający decyduje się na most podwieszony, to projektant dla własnego komfortu powinien uprzedzić zamawiającego, że dołożymy wszelkich starań, ale pewne zjawiska mogą wystąpić, mimo że dołożyliśmy wszelkich starań, gdyż na przykład zbudzanie wiatrowo-deszczowe to nie jest możliwe zamodelowanie tego w tunelu aerodynamicznym. W związku z tym musimy oczekiwać, że zastosowane przez nas środki będą wystarczające. Jeżeli nie, to znowu nie podraża to kosztów mostu instalacja dodatkowych tłumików czy spięć wand linami poprzecznymi. Jesteśmy teraz w tunelu. Otóż dla mostów o rozpiętości powyżej 200-250 metrów powinniśmy wykonać badania, szczególnie jeżeli jest to most o nietypowym ukształtowaniu czy w nietypowym miejscu, badania odcinkowe. Czy tu Państwo widzą badania mostu podwieszonego z Gdańska? Jest ta tutaj płyta to jest most, ta tafla to jest martwa Wisła i po prostu w tych badaniach wyznaczamy współczynniki aerodynamiczne oraz właśnie to, czy most jest podatny na wzbudzanie wirowej przy jakiej prędkości wiatru. Na prawym zdjęciu Państwo widzą badania pylonu. Pylon jest ustawiony na wadze aerodynamicznej i po prostu badamy, jak parcie wiatru będzie wpływało na wytężenie pylonu. Most w Gdańsku to była dosyć specyficzna sytuacja, gdyż on był montowany wspornikowo i to przęsło nad martwą Wisłą w końcowej fazie miało prawie 200 metrów wysięgu i na końcu były tam urządzenia do podnoszenia kolejnych segmentów. Czyli ta sytuacja została sprawdzona w tunelu aerodynamicznym, gdyż taki wspornik o długości 200 metrów, on wtedy nie jest trzymany z drugiej strony i jest zginany w płaszczyźnie poziomej. Jak to jest z tunelami? Tunel może być taki przelotowy, ale najczęściej to jest, że powietrze krąży w kółko i tu mamy przestrzeń pomiarową, gdzie przepuszczone powietrze, czyli wiatr przez odpowiednią siatkę, która powoduje, że ten przepływ jest równomierny, działa na model. Tu Państwo widzą wagę aerodynamiczną tunelu w
Centrum Badań Wiatrowych w Nantes we Francji, gdyż tam były przeprowadzone badania dla mostu w Gdańsku i Siekierkowskiego w Warszawie. Pan profesor Andrzej Flaga i doktor Onysyk obserwują, co pokazuje waga. I rzecz polega na tym, że to muszą robić specjaliści, bo tutaj trzeba wykonać ten model do badań aerodynamicznych w taki sposób, żeby ten model odpowiadał rzeczywistej konstrukcji, czyli proporcje wymiarów muszą być zachowane. Musimy przewidzieć tory ruchu cząstek i modelu i podobieństwo dynamiczne, czyli żeby proporcje sił były zachowane. To zwykle opracowują, z badania to się zleca do tunelu, i tam pracownicy na podstawie dokumentacji, którą im dostarczymy i wyliczonych częstości drgań sporządzają odpowiednie modele. I tu Państwo widzą, jak wygląda taki wynik. To są wyniki dla mostu w Gdańsku, zrobione w ten sposób, że to jest przekrój pierwotny, a to jest przekrój po modyfikacjach. Modyfikacja polegała na tym, że dodany został trzeci środnik, ale taki tylko z powodów aerodynamicznych, czyli z cienkiej blachy i odpowiednie turbolizatory na końcu. Zaraz pokażę to w większej skali. I proszę zobaczyć, pierwotny przekrój to około 20 metrów na sekundę, powstawały dosyć mocne drgania pionowe. Ten drugi wykres to są drgania pasożytnicze, czyli to też trzeba się na tym znać. Tak twierdzą wiatrowcy, że one są nieistotne, to z tytułu pomiarów pokazuje. Po zainstalowaniu tego trzeciego środnika i owiewek aerodynamicznych po prostu zgasły te wzbudzenia. I jak od oddania do eksploatacji mostu w Gdańsku minęło już 22 lata i żadnych takich fenomenów nie było. To jest z kolei badanie na drgania skrętne i widzą Państwo, że podobnie przy podobnych prędkościach most mógł ulegać rezonansom przy prędkości wiatru około 22-3 metrów na sekundę, a tu widzą Państwo odporność tego przekroju na flater dywergencyjny, czyli takie utratę stateczności na skutek podmuchu wiatru. I to te 60 metrów na sekundę jest zachowane. Z tym, że też podobnie jak na tym górnym rysunku, na górze przekrój pierwotny i to są ten efekt, a gdy zastosowano te dodatkowe owiewki, to mamy sytuację opanowaną i jest dobrze. I te jak gdyby zastosowanie tych dodatkowych elementów było skuteczne, bo żadnych efektów aerodynamicznych negatywnych nie było. I tu właśnie Państwo widzą przekrój pierwotny. Po modyfikacjach taki gzyms z blachy został dodany na krawędzi z jednej i z drugiej strony i trzeci środnik z blachy takiej fałdowej w środku. To są badania dla mostu Siekierkowskiego w Warszawie i jak Państwo widzą, drgania pionowe przy 20 metrach mogły się pojawić, ale taki wiatr 20-metrowy w Warszawie 20 metrów na sekundę, który musi wiać przynajmniej 10 minut z równą prędkością, się może pojawić raz na 20 lat. Czyli tutaj Komisja Wiatrowa
tego mostu złożona z profesora Radomskiego, inżyniera Filipiuka i mnie uznała, że no, to się Warszawiakom jakaś przyjemność od życia należy i jak raz na 20 lat pokiwa tym mostem, to nie będzie to problemu, bo to nie jest zagrożenie dla bezpieczeństwa mostu. Tak rzadko to występuje, że po prostu można sobie na to pozwolić. Minęło już też ponad 20 lat i żadnego efektu nie było, czyli nasza decyzja była prawidłowa. Tu widzą Państwo dla dużych już mostów, to jest przykład z Japonii, Ajigawa most i taki przekrój testowano klasyczny, skrzynkowy, to proszę, że przy wietrze 20 parę metrów na sekundę to drgania pionowe 750 mm, a gdy przejść na przekrój opływowy, aerodynamiczny, te czarne kropki, to po prostu to wszystko gaśnie. I teraz jak ma postąpić projektant? To jest tak, że jeżeli stosujemy przekrój typowy, już sprawdzony na przykład w moście w Gdańsku czy w Siekierkowskim w Warszawie, to wystarczy zrobić badania w tunelu aerodynamicznym tylko mostu na modelu odcinkowym, czyli fragmencie mostu, żeby zoptymalizować parcie wiatru na most. No jeżeli most jest o większej rozpiętości, czy nietypowo ukształtowany, czy położony w jakimś miejscu, gdzie są specjalne warunki wiatrowe, no to wówczas również należałoby przebadać cały most. Tutaj jeszcze jest ważne, jak wysoko most jest nad terenem, bo na przykład jeżeli popatrzymy, każdy z nas zapewne ma w pamięci most wiadukt Mio, który jest ponad 200 metrów nad dnem doliny, to parcie wiatru statyczne na ten most z boku no, powoduje niesamowite zginanie filarów. I wtedy warto to zoptymalizować, wiedzieć, jaki jest realny współczynnik CX dla tego kształtu. No ale takich przeszkód u nas nie ma, aczkolwiek obecnie nasi inżynierowie pracują w wielu miejscach na świecie, także to może być przydatne. I teraz tak, jak to prawidłowo podejść do uwzględnienia działania wiatru, a więc prace przedprojektowe. Nim zaczniemy projektować, to warto zrobić identyfikację środowiska wiatrowego w strefie projektowanego mostu. I w Polsce to zwykle wykonujemy na podstawie analiz wiatru z najbliższych stacji meteorologicznych. I na etapie projektu koncepcyjnego analityczne określenie współczynników oporu aerodynamicznego dla poszczególnych elementów. Czyli w literaturze, w książkach znajdą Państwo te współczynniki aerodynamiczne i określimy wiatr i sprawdzimy z dużym prawdopodobieństwem, jakie może być wartość parcia wiatru na poszczególne elementy. Sprawdzenie wrażliwości aerodynamicznej za pomocą prostych, przybliżonych wzorów. To też te wzory, tutaj nie omawiałem ich, w książkach Państwo znajdą, na podstawie wyliczonych częstości drgań można oszacować, jak to by było i zoptymalizować z grubsza przekrój poprzeczny. Na etapie projektu budowlanego uściślenie wartości współczynników aerodynamicznych na podstawie badań w tunelu aerodynamicznym i drugie, analiza modalna konstrukcji, obliczenia aerodynamiczne. Ewentualna korekta rozwiązania z koncepcji. Projekt wykonawczy, badania modelu w tunelu aerodynamicznych w fazach montażowych i w fazie
eksploatacji. To trzeba również uwzględnić, jak gdyby, ale że na moście są samochody, które mogą zakłócać ten przepływ wiatru. I faza eksploatacji, czyli monitoring konstrukcji w poszczególnych fazach realizacji i monitoring konstrukcji w czasie realizacji. Ewentualny montaż tłumików drgań. To jest, proszę Państwa, jeżeli przechodzimy te fazy, to dodatkowy montaż tłumików to jest 0,5% albo jeszcze mniej kosztów mostu. Także to nie jest tak, jak się pojawią jakieś drgania wywołane wzbudzaniem wiatrowo-deszczowym czy turbulentnym, czy wirowym, to grozi bezpieczeństwu mostu. Nie grozi, natomiast gdyby się te drgania powtarzały często, mogą prowadzić do zmęczenia elementów konstrukcji, dlatego trzeba im zapobiec. Na przykład tłumiki drgań na moście Normandii zostały zainstalowane 2 lata po oddaniu mostu do eksploatacji, gdyż uznano, że jednak wanty podlegają zbyt częstemu wzbudzaniu. No i teraz czym się należy kierować? Od razu tutaj powiem, że to ja wymyśliłem 20 parę lat temu i to jest w mojej książce. To nie jest obowiązujący dokument, ale jeżeli mamy mały obiekt o rozpiętości 100 metrów czy kładkę, no to oczywiście gdybyśmy chcieli robić badania aerodynamiczne, no to ta kładka nigdy nie powstanie, bo po prostu zamawiający nie będzie miał na to pieniędzy. Czyli tutaj wystarczy określić parametry środowiska wiatrowego na podstawie przepisów normowych, uwzględnić statyczne parcie wiatru, przeprowadzić analizę modalną i wykazać, że te częstości drgań skrętnych i giętych są, stosunek jest większy od 1,5 i monitoring wybranej konstrukcji. Tutaj jest sytuacja, że mogą się zdarzyć dziwne rzeczy, bo taka jest kładka na A4 przed Katowicami i tam są osłony i w tych osłonach są po 3 liny. Jest pewien luz między osłoną a linami. 2 najdłuższe wanty, te osłony drgały na cięgnach po prostu. I to wydawało taki grzechocący dźwięk, co bardzo denerwowało zamawiającego, ale to jest bardzo proste rozwiązanie. Trzeba było przewiercić kilka otworów w osłonie i strzyknąć po prostu piankę montażową, która wypełniła przestrzeń i to grzechotanie ustało. I dla mostów większych, powiedzmy do 250 metrów, no to mamy identyfikację środowiska wiatrowego na podstawie analizy wyników pomiarów systematycznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, uwzględnienie quasi-statycznego parcia wiatru, analiza modalna, sprawdzanie analityczne możliwości wystąpienia zjawisk aerodynamicznych, badania w tunelu aerodynamicznym odcinkowego modelu mostu i monitoring wykonanej konstrukcji. Dla dużych mostów, no to po prostu, ale to właściwie nie dotyczy prawie naszego kraju, aczkolwiek gdybyśmy chcieli budować most z Gdyni na Hel, no to wtedy tak, że zwykle wtedy buduje się maszt i przez 10 lat obserwuje wiatr, żeby mieć realne wartości tego, czego należy się spodziewać, bo Państwo się domyślacie, że mosty bardzo duże o rozpiętości powyżej 0,5 km to kosztują niemało i warto zoptymalizować wtedy pewne parametry.
i uwzględnienie statycznego parcia wiatru, tak samo analiza modalna, wykonanie badań aerodynamicznych, badania w tunelu dla odcinka na modelu odcinkowym i badania w fazie budowy, szczególnie jeżeli to chodzi o po prostu wspornikowy montaż. Tutaj przypomnę, że most w Normandii to na końcu wspornika umieszczono taki tłumik aerodynamiczny na drgania poziome. No, tam wspornik miał 400 metrów. No i to się sprawdziło. No i oczywiście monitoring wykonanej konstrukcji, przepraszam. I teraz tak, sposoby ograniczenia drgań mostów podwieszonych lub jego elementów, drgań wywołanych wiatrem, a więc najczęściej to są drgania wywołane wirami, które powodują, że przepływ wiatru wokół mostu jest turbulentny. W związku z tym stosuje turbulizatory, które powodują, że ten przepływ jest laminarny. To pokazałem Państwu na przykładzie mostu w Gdańsku. Ograniczenie drgań wand. Otóż tutaj najczęstszym rozwiązaniem jest po prostu zastosowanie takiego żeberka spiralnego na wandzie i ono znakomicie, jak Państwo widzą, tłumi drgania wiatrowo-deszczowe. W krajach w Japonii czy w Korei są stosowane osłony z wand z takimi jak gdyby wyżłobieniami. Działa to podobnie. Z tym, że musimy pamiętać, że w naszym klimacie przy niesprzyjających warunkach, marznącym deszczu, te żeberka zatrzymują wodę na wantach i powstają sople lodu, które potem spadają na samochody. Że te żeberka są bardzo dobre, ale w krajach takich jak Włochy, Hiszpania czy Francja Południowa, gdzie nie ma problemu z oblodzeniem, ale nic innego na razie nie wymyślono. Teraz przejdźmy do szczegółowych rozwiązań konstrukcyjnych, a więc schematy mostów podwieszonych. Tutaj mogą być różne historie, to już mówiłem na pierwszym wykładzie, różne rozwiązania, że pylon jest zamocowany w konstrukcji i wtedy to mamy belkę wzmocnioną układem prętowo-cięgnowym. Albo pylon może być niezależnie, jak gdyby poza strukturą mostu, oparty na własnych fundamentach i ustrój może być oparty na pylonie, ale nie musi, może wisieć na całej długości. Tak na przykład jest zrobiony most Orion-Ontarion. Właśnie tu mamy te różne przypadki i w literaturze Państwo znajdą różne rozwiązania, między innymi tak zwane mosty pływające, że właściwie most nie ma łożyska stałego, tylko wisi na wantach i przesuwa się na podporach. I to, co już zasygnalizowałem poprzednio, jeżeli mamy pylon typu kolumna, to w pasie rozdziału, no to wewnątrz to musi być przekrój skrzynkowy i oczywiście wewnątrz musi być sztywna poprzecznica, bo sama płyta nie wytrzyma nacisku pylona. W tej sytuacji, na przykład w Płocku, to jeszcze jest trzecie łożysko, które przejmuje dużą siłę pionową od pylonu. I dwa boczne. Oparcie na trzech łożyskach nie jest specjalnie szczęśliwe, bo właściwie trudno precyzyjnie tak to wszystko
ustawić, żeby rozkład sił był zgodny z przewidywaniami. Albo pylony mogą być zalocowane w zewnętrznych poprzecznicach. Tak jest na przykład w Ekstradosie na Dunajcu w Kurowie. I teraz Państwo widzą różne przypadki, czyli pierwszy, kiedy most jest podwieszony i nie oparty na pylonie, natomiast wtedy muszą być jakieś stabilizatory drgań poprzecznych, żeby przy parciu wiatru czy wzbudzaniu pomost nie uderzał o ściany pylonu. To znaczy szczególnie na przykład Rion, tam jest strefa sejsmiczna, czyli to jest złapane kablami, które nie pozwalają na przesunięcia w poprzek. Może być oparty na ryglu pylona. Jeżeli belki mamy krawędziowe blisko, to ten rygiel jest taki szczątkowy i krótkie wsporniki. Czy jeżeli to jest nisko nad terenem, to takie przypory przy pylonie budujemy i konstrukcja jest oparta na tych przyporach. No, takie rozwiązanie z jakąś podporą w środku to jest architektonicznie mnie się nie podoba. Czy wreszcie może być ustrój nośny zamocowany w pylonie? Tak jest na moście Normandii. Tu widzą Państwo pewne jeszcze studia wstępne mostu przez Martwą Wisłę w Gdańsku, gdzie dźwigary są betonowe, czyli pomost betonowy i pomost stalowy. Wybrano pomost stalowy, jak Państwo wiedzą, a rozwiązanie z jednym pylonem, a nie dwoma. Pomost. W mostach stalowych to będzie płyta ortotropowa właściwie z żebrami otwartymi lub z żebrami zamkniętymi, z tym, że żebra otwarte to jest raczej dla kładek dla pieszych i dla kładek dla pieszych taki pomost battle floor złożony z podłużnic, poprzecznic i na tym blacha. Co jest lepsze z tych dwóch rozwiązań? Trudno tutaj powiedzieć, to wymaga bardzo dużego spawania, wycinania blach. Tu mamy gotowe elementy. Można zrobić tak i tak. I kilka przykładów. Tu Państwo widzą rozwiązanie, kiedy na moście, częściej stosowane dla mostów takich średnich rozpiętości, kiedy mamy dźwigary stalowe, poprzecznica stalowa i płyta żelbetowa współpracująca i z poprzecznicami, i z dźwigarami. To jest fragment mostu w Gdańsku, kiedy dźwigary krawędziowe są dwuśrodnikowe i po prostu przygrzane dyble, które będą połączone, które zapewniają połączenie z płytą pomostu. Tu widzą Państwo poprzecznicę co 4 metry, bo pamiętajmy, że w tej sytuacji płyta pracuje w kierunku podłużnym. Stalowe przekroje poprzeczne, a więc może być taki dla kładeczek, czyli dwie rury połączone poprzecznicami wzdłuż podłużnicy i blacha, krótkie wsporniki i tutaj podwieszamy. Może być przekrój skrzynkowy podwieszony w środku, czy taki przekrój obły podwieszony na skraju. To są właściwie takie typowe przekroje mostów podwieszonych z płytą betonową dla rozpiętości do powiedzmy 350-400 metrów i przekrój aerodynamiczny dla dużych rozpiętości. Taki przekrój ma most wiadukt Millau, Normandii, Stonecutters Bridge, most na Ruski Ostrów i szereg innych.
taki typowa kratownica w zasadzie belkowa, no, jest zastosowana w kilku mostach, to w Nowym Sadzie i u nas w Płocku. Można tutaj podobne rzeczy skrzynkowe czy bardzo aerodynamiczny przekrój, a to jest dla mostu drogowo-kolejowego przez Sund. Taki przekrój kratownicowy. Kratownice są bardzo dobre, gdyż właściwie wiatr przepływa przez kratownicę, nie powodując jakichś fenomenów aerodynamicznych. I teraz patrzymy na real. Kładka podwieszona w Kielcach. Dwie rury to są dźwigary połączone poprzecznicami, na nich podłużnice i blacha pomostu. Podwieszona jest za wsporniki przyspawane do dźwigarów rurowych. Bardzo popularny jest taki przekrój, jak Państwo widzą tu na górze, kiedy krawędziowe mamy belki stalowe i ze środnika tej belki wyprowadzona jest blacha, na której jest wykształtowane zakotwienie bierne wand. A to jest przekrój taki aerodynamiczny dużych mostów podwieszonych. I teraz popatrzmy, jak to jest. To jest Orion Anterion, a więc dźwigar stalowy, poprzecznice i płyta pomostu. Wanty tutaj, z tego środnika jest wyprowadzona blacha i zakotwienie, które znamy z mostu, obu mostów warszawskich. Przekrój poprzeczny. Połączenie segmentów na Orion-Anterion było na śruby sprężające, dlatego że tam były trudne warunki montażu, tam wieje wiatr i po prostu były limity czasowe, kiedy można było montować, czyli segment wrzucano na to takie uchwyty i w ciągu 3 godzin skręcono styk. Montowanie na śruby spężające wymaga po prostu próbnego montażu. Natomiast na przykład w Płocku styk jest spawany i przekrój skrzynkowy jest w Płocku, to zaraz pokażę, ale i tam spawanie trwało 5 dni. To jest most w Gdańsku, czyli dźwigar skrajny dwuśrodnikowy, i w miejscach wpięcia wand są spawane blachy takie ukośne, które obejmują rurę. Rura jest przytwierdzona do środników za pomocą tych blach. Tu jest blok kotwiący. Płock. Tu widzimy dźwigar, jedna płaszczyzna wand w tym miejscu. Tutaj mi się pojawiły. Tutaj, jak to chyba będzie dalej, to zdjęcie, to jest podobne rozwiązanie jak w Gdańsku czy w wiadukcie Mio. To samo. Jeżeli chodzi o mosty betonowe, mamy przekroje mostów betonowych. To jest sytuacja taka, że takie przekroje są najbardziej popularne. Skrzynkowe mosty są stosowane właściwie na mosty kolejowe. Z tym, że mosty betonowe z pomostem betonowym to jest rozpiętość, rekord świata to jest 500 parę metrów w moście w Norwegii, ale w zasadzie powyżej 250 metrów powinno się chyba stosować pomosty.
pomosty stalowe, aczkolwiek to jest Normandii, nie Normandii, a Breton, gdzie widzą Państwo przekrój szynkowy, jedna płaszczyzna Wand, ten most pokazywałem poprzednio, gdzie tutaj to, ta siła, tu musi być albo przepona, albo takie rozpory sprężone, żeby siłę przekazać tutaj do środników. Dźwigary skrajne, Wanta przebija ten dźwigar i zakotwiona na dole. Przy wyższych dźwigarach tu można zrobić wędkę i to schować, lub taki przekrój zagłębiony i za ten sporniczek tu jest wykształcone zakotwienie czy klasyczne sporniki. O, i teraz sposoby mocowania cięgien w przęsłach. A więc można wyprowadzić ze środnika blachę i tutaj połączenie widelcowe to jest dla kładek i niewielkich mostów. I to, które już mówiłem, ze środnika wyprowadzona jest blacha, na której wykształcone jest zakotwienie. Tu wchodzi głowica, blok kotwiący i głowica, z tym, że tutaj można zakotwić biernie. Mały spornik właściwie z rury, czy zakotwienie między dźwigarami albo w skrzynce, albo w takim dwusiodnikowym dźwigarze krawędziowym. W mostach betonowych to jak Państwo widzą, tu przenika przez dźwigar i od dołu kotwimy albo za wspornik, z tym, że tu wykształcamy tak zwaną belkę krawędziową, która musi być sprężona podłużnie, lub mały spornik, lub schowamy tutaj pod tą półką górną dźwigara. Rury obsadowe, wand. Musimy pamiętać, że jeżeli to jest cięciwa, to cięgno układa się w ten sposób. Gdyby cięgno było nieważkie, to miałoby tak układało się wzdłuż linii prostej. Ponieważ na ciężar własny to zwisa, czyli to wystarczy przyjrzeć się tym najdłuższym wantom w naszych mostach, to zauważymy, że one nie są proste, tylko zwisają. I te kąty trzeba wyliczyć, ile to cięgno będzie zwisać i jeszcze do tego dodać pewne możliwe imperfekcje, gdyż wykonawca jest w stanie ten kąt zmierzyć z odpowiednią dokładnością. Zwykle to jest dostawca olinowania i zakotwień określa, ile w jego systemie może wynosić ten błąd, czyli między linią przerywaną a tą linią teoretyczną. I rurę obsadową obsadzamy tak, jak tutaj Państwo widzą. To jest bardzo, bardzo ważne, żeby o tym pamiętać. To trzeba dokładnie wyliczyć. Oczywiście, gdy stosujemy połączenie widelcowe, to mamy to z głowy, gdyż po prostu tu mamy przegub i czy to jest stopień, pół stopnia wyżej czy niżej, to nie ma znaczenia. O. Tutaj podobnie jest z tą armatą, jak na budowie mówiono. To musi być precyzyjnie wycelowane tak, żeby wanta wchodziła płynnie, a nie ulegała załamaniu. To są bardzo popularne jak gdyby zakotwienia. To jest Uddevalla Bridge w Szwecji, a to jest właśnie Rion w Grecji. Sprawdzone, skuteczne.
Tutaj widzimy na wsporniku, to jest most przez Sund między Szwecją a Danią. Wspornik specjalnie ukształtowany w mostówście kratownicowym, a to jest mała kładeczka we Wrocławiu, gdzie do rury przyspawane wsporniki i tu jest rura obsadowa. To mamy jeszcze raz pokazany most w Gdańsku, czyli te blachy oporowe przyspawane do rury, płyta, na której opiera się zakotwienie, jak Państwo widzą, siła przekazywana jest wprost na rurę obsadową. Tu widzimy już zamontowane cięgna przed obcięciem. To wszystko jest ze stali nierdzewnej. Jesteśmy na ten wiadukcie Mio. Rura obsadowa wystaje ze skrzynki, a tu wnętrze znowu mamy te blachy, które przekazują siłę na środniki. I tu płyta oporowa opiera się wprost na tych blachach. Jak Państwo widzą, takie same zakotwienia Freycineta, jakie są w moście w Płocku. To jest właśnie most w Płocku, czyli dwie ściany, te blachy, które przekazują siłę na środniki. Na tych blachach opiera się zakotwienie, płyta kotwiąca i zakotwienie. Czyli w Polsce stosujemy takie same rozwiązania, jakie są w Normandii czy w innych mostach na świecie. To jest most betonowy, to jeden z nielicznych mostów, gdzie tutaj to przekazanie sił jest poprzez stalowe elementy do środników. Ale samo zakotwienie, jak Państwo widzą, jest takie same. Mała kładeczka nad autostradą, wanta, tu jest wykształcony taki element żelbetowy, dzięki któremu jesteśmy w stanie przenieść siły, a to jest wspornik dużego mostu milenijnego we Wrocławiu, gdzie rura obsadowa szalunkowa przebiega przez ten wspornik i na dole mamy zakotwienie czynne. To jest przykład ze Szwecji, to jest w miejscu w moście Tjorn, tam był most łukowy, który w 1982 roku został zawalony przez statek, który przypłynął z blisko brzegu i zaczepił o łuk, także odbudowano go szybko jako wantowy, żeby nie było możliwości zaczepienia. Konstrukcja, tutaj widzimy to rozwiązanie składki, to jest mocno powiązane z dźwigarem, spirala z uwagi na docisk. Tu mamy wspornik większy, wykształcony specjalnie, tak przebiega wanta, a to jest doprężone do dźwigara prętami ze stali wysokiej wytrzymałości. Jak teraz w pylonie to rozwiązać? A więc tu są różne możliwości. Oczywiście rozwiązanie widelcowe, które może być stosowane dla kładek dla pieszych i małych mostów. Może być siodło. W tej chwili mamy siodła nowej generacji. Tu WSL jest chyba liderem w tej materii. Najbardziej popularne w dużych mostach jest po prostu pylon skrzynkowy i wanty są kotwione w ścianach bocznych. Takie rozwiązanie to jest w
w układzie radialnym wand, kiedy wszystkie wanty teoretycznie zbiegają się w jednym punkcie. No to, to jest, żeby to wykonstruować, to na wierzchołku pylonu musimy umieścić czapkę taką stalową i te wanty tutaj są kotwione. Oczywiście teoretyczne, one zbiegają gdzieś tam w tym jednym punkcie. Możliwe jest też przenikanie wand przez pylon. Najlepiej to zrobić wtedy, kiedy w jedną stronę mamy jedną wantę grubą, a tu dwie o mniejszej mocy w drugą stronę. Tak jest zrobione, bo jeżeli tego nie zrobimy, tylko będzie, to będziemy mieli skręcanie pylon. Tutaj jak to jest z siodłami, a i teraz kilka takich uwag. Pierwsza rzecz, pylony stalowe. Otóż dla małych kładek najwygodniej zrobić pylony stalowe, bo z rur czy spawane, bo wykonywanie pylonu betonowego o małych wymiarach jest trudne i kłopotliwe, a rura jest gotowa, pospawamy i zakotwimy w cokole betonowym. Także moim zdaniem to jest najlepsze rozwiązanie dla kładek i małych mostów. Czy mały wiadukt tutaj taki ciekawie ukształtowany pylon nad wiadukcie nad autostradą A4. I pylon, kiedy znowu mały obiekt i po prostu połączenie widelcowe może być tutaj z powodzeniem zastosowane, czy pylon małej kładki spawany z blach, czyli na dole, kiedy są nogi tego pylonu, to jest przekrój skrzynkowy, a wyżej jest taki dwuteowy i wanty tutaj przenikają i kotwione są z jednej albo z drugiej strony. To jest w Podebradach wiaduktu, jak jedziemy z Wrocławia do Pragi, to nad Łabą mosty. To jest już dawno wykonany obiekt, ale proszę popatrzeć, że ten pylon umieszczony w pasie rozdziału jest bardzo ciasny i tam, żeby zakotwić biernie te wanty, no trzeba bardzo chudego pracownika, który tam nie dość, że tam się musi sam zmieścić i jeszcze no, pracować, kotwiąc biernie wanty. Tu należy, nie należy przesadzać z tym, żeby po prostu most był łatwo wykonalny, bo tutaj to nie była prosta rzecz. Most w Płocku, bo cofnę, to widzą Państwo, to jest mniej więcej 2 metry na 2 metry, a nawet dokładnie mówiąc 1,70 m na 1,92 m. Z tym, że w tej płaszczyźnie dolnej to jest wypełnione betonem, czyli żeby zwiększyć sztywność tego pylonu zamocowanego w konstrukcji mostu. Most jest bardzo ciekawy, ale to tak to jest. Natomiast pylon mostu w Płocku jest po prostu o zmiennej wysokości. Skrzynka stalowa usztywniona dodatkowymi żebrami. To jest wiadukt MIO, gdzie jest pylon stalowy w postaci takiego odwróconego Y albo odwróconego V i to jest duży element. Także tam jest na wszystko miejsce, to są windy, można wjechać na górę i wymienić lampy ostrzegawcze dla samolotów.
rozwiązanie węzła dolnego w Japonii. Japończycy preferują mosty, pylony stalowe. Głównie to jest warunkowane trzęsieniem ziemi, że no stal się nie zarysuje przy trzęsieniach ziemi. Z tym, że w Europie i w zasadzie na świecie jednak preferuje się pylony betonowe i w dużych mostach, to widzą Państwo, jeżeli mamy wanty zakotwione, to oczywiście wanta ukośna daje nam składową pionową i poziomą. Beton bardzo dobrze przenosi ściskanie, natomiast pylon jest rozrywany i tu musi być sprężenie, które przeniesie to rozrywanie. O, taki przykład takiego pylonu. I teraz, jeżeli chcemy w pylonie mieć przestrzeń, żeby tutaj naciągać wanty, to 5,20 trochę za mało, to musi być przynajmniej 6x4 pylon, żeby tu była przestrzeń na pracę wewnątrz pylonu skuteczne. To jest pylon mostu Normandii, gdzie mamy rdzeń stalowy i teraz idea jest taka, że siłę rozrywającą przenosi ten rdzeń stalowy, natomiast siłę ściskającą przenosi beton. Z tym, że oprócz tego ta skorupa betonowa jest sprężona. To są polskie rozwiązania, a więc pylon mostu Sikierkowskiego. Widzą Państwo ściany betonowe i tu jest rdzeń stalowy, który przenosi rozrywanie. Stosowanie rdzenia stalowego jest bardzo dobre, gdyż pozwala precyzyjnie umieścić te rury obsadowe, bo cofnę. Tutaj, kiedy mamy zabetonować tą rurę obsadową, jak gdyby ustawiając ją, przytwierdzając do zbrojenia, no jest to trudne i trudno uzyskać dobrą geometrię. Także preferuję rozwiązanie właśnie z rdzeniem stalowym. Tak to wygląda. O, te rdzenie stalowe, te są akurat do Gdańska. Ten rdzeń stalowy jest połączony z płaszczem betonowym. To jest most gdzieś tam w Portugalii, gdzie pylon jest jak gdyby złożony z dwóch materiałów, z betonu i stali. Takie rozwiązania też mogą być. To jest Breton. Kiedy pylon jest zamocowany w konstrukcji, to jest odcięte od filara na łożyskach. Ale most w Gdańsku, widzą Państwo tutaj, jak to wygląda, jak się zmienia przekrój poprzeczny, czyli tu mamy przekrój przez nogę, a tu na górze mamy poszerzony na tyle przekrój, że można umieścić zakotwienia i pracować wewnątrz. Kilka takich jeszcze tutaj będzie przykładów. To jest w Teksasie taki pylon typu Karo. Tu jest bardzo to wyżyłowane, jak Państwo widzą, wymiary 2,90. Holger Svensson ten most budował. No, śpi spokojnie, kurczę, ale to jest... Czasem jest problem, żeby z tyłu kotwimy wanty nie w konstrukcji mostu, tylko w podporze czy w specjalnym bloku oporowym. To jest kładka nad autostradą i tu Państwo widzą, jest taka skrzynia,
wypełniona betonem, żeby tą siłę grawitacyjnie przenieść i w stropie tej skrzyni zakotwione wanty. Tu można wejść i sprawdzić ich stan po iluś tam latach. Most w Gdańsku, podobna sytuacja, zakotwione wanty w przestrzeni przyczółka i można wejść i skontrolować. Jeszcze jest sytuacja taka, jeżeli jest odrywanie na podporach w przęśle bocznym, no to doprężamy most do podpory, z tym, że doprężać trzeba przez łożysko, czyli dociskamy to, żeby, bo jeżeli tego nie może to być w powietrzu, bo ten kabel będzie się rozciągał i będzie unosił most nad podporą. Dla małych kładek można zrobić po prostu śrubę rzymską i z tym, że to ma jedną wadę, że na skutek drań kładki ta śruba się luzuje i co właśnie raz do roku trzeba ją dokręcić. Systemy podwieszeń. Właściwie mamy sytuację taką, że dla dużych mostów to podwieszenie składa się z związki lin i ta wiązka jest w osłonie z polietylenu wysokiej gęstości. Mogą być rury stalowe ze stali nierdzewnej czy jakoś barwione, jak jest na przykład w moście Breton. Aha. I teraz proszę Państwa, zwykle montujemy wanty stosując małą prasę, czyli napinamy lina po linie. Natomiast gdybyśmy chcieli zluzować to, gdy już zakotwiliśmy poszczególne cięgna, to ta strefa pokaleczona przez szczęki nie może wrócić do strefy pracy. I w związku z tym to się robi tak, że trzeba odciągnąć całe zakotwienie i na pierścieniu kotwiącym popuścić. Tego nikt nie lubi, bo to waży 17 kilo, a taka prasa tonę półtora. I manipulowanie jej gdzieś tam jest trudne. I teraz jak dla małych kładek bardzo wygodnie jest stosować cięgna sprętów, bo jeżeli cięgna sprętów na 460 megapaskali ma wytrzymałość stal, to ono musi być grube. I to powoduje tym, że jest sztywność i limitujemy ugięcia. Gdy zastosujemy sploty, które mają 1860 wytrzymałość, no to ich będzie mało i tej stali i tej jest takie same, czyli ugięcia będą większe. Także o tym pamiętajmy. Czyli wanta składa się z pojedynczych splotów 7,5 ocynkowanych, osłoniętych też osłoną PHED i wypełnionych smarem. Z tym, że preferujemy wosk, bo tawot to będzie wyciekał. Mogą być liny zwite, zaciskowe. Są stosowane w Niemczech. Niedawno byłem na moście na Łabie, gdzie takie rzeczy stosowano. Mogą być pręty, mogą być obetonowane cięgna. Tu właśnie widzą Państwo różne możliwości. Postęp jest duży. A co ze stworzywami sztucznymi? Zastosowano na świecie kilka eksperymentalnych wand z tworzyw sztucznych z włókien węglowych, ale problem jest w zakotwieniach, że nie opracowano dotychczas taniego i prostego sposobu zakotwień. Tam nie możemy stosować szczęk, bo po prostu te włókna w kierunku powszechnym nie mają odpowiedniej wytrzymałości. I tu widzą Państwo osłona z PHED,
splot ocynkowany, wypełnienie woskiem i osłona zewnętrzna. Dla bardzo małych mostów może być takie bardzo proste rozwiązanie. Najczęściej to jest dla, kiedy właściwie zrobimy kładeczkę kilkanaście czy dwadzieścia parę metrów dla względów architektonicznych, dla nieco większych obiektów jednak klasyczne rozwiązanie widelcowe, które może być i kiedy dalej mamy pręt, a może to być zastosowane, kiedy mamy linę. Także to jest tego, czy już zakotwienia wielosplotowe. Tutaj to w zależności od dostawcy może być różnie ukształtowane. Niemniej tu mamy zwykle dewiator, który tą wiązkę, która jest równoległa, tutaj rozplata i po prostu otwory w bloku kotwiącym są szerzej rozstawione. Ta część zwykle do pierścienia uszczelniającego na tym odcinku sploty będą oskurowane, że tak powiem, i trzeba to wypełnić woskiem, żeby zabezpieczyć antykorozyjnie. To jest różne z oferty, chyba to jest Freycineta, różne typy wand, jakie stosujemy. I tu widzimy FSL, a tu Freycineta i to jest ta sama rzecz, że ta część, bo żeby wantę zakotwić, to trzeba tą osłonę zlikwidować i potem tą przestrzeń tutaj wypełnić woskiem. Pokażę teraz Państwu jeden przykład taki, czyli most na autostradowej obwodnicy Wrocławia. Tu jest kilka obiektów, które już pokazywałem przy innej okazji. I most składa się jak z mostu głównego podwieszonego czteroprzęsłowego 612 metrów rozpiętości i dwóch estakad oddzielonych dylatacjami, czyli most główny 49 metrów 256 249. I rzecz polega na tym, że to jest tak zrobione, że mamy pylon betonowy i do tego jednego pylonu podwieszone są dwa niezależne pomosty. Pylon 122 metry. To w momencie oddania do eksploatacji był czwarty co do wielkości most na świecie podwieszony do jednego pylonu betonowy. Natomiast jeżeli chodzi o betonowe i stalowe, to 14. Tak, nie, 18, przepraszam. Analiza statyczna, no to tu jest, proszę Państwa, efekty nieliniowe nie są duże i w zasadzie można taki most policzyć po prostu według teorii pierwszego rzędu. Właśnie te sprawdzenie flateru giętno-skrętnego. Pierwsza forma skrętna to jest taka, giętna taka, to jest dużo więcej niż półtora, czyli most nie jest zagrożony. I widzą Państwo przekroje poprzeczne, przekroje skrzynkowe, podwieszone sprzęsła są za belki krawędziowe, tu umieszczone i ta przestrzeń jest wypełniona przeponą, która sięga dotąd. Tu jest wolna przestrzeń. Z drugiej strony mamy to samo. Jak to wykonywano? Te boczne ściany to były prefabrykowane, czyli najpierw trzeba było ułożyć prefabrykaty, potem zabetonować przekrój U,
z tymi przeponami i w następnym etapie przekrój płytę górną, z tym, że tutaj belek krawędziowych nie betonowano z uwagi na całej długości, z uwagi na to, że most był robiony metodą nasuwania, czyli baliśmy się, że popełnimy za duże błędy, osadzając rury, bo celowaliśmy do pelonu, którego nie było, z miejsca niedocelowego. Czyli po nasunięciu te partie były wykonywane dopiero i osadzane rury obsadowe. Po podwieszeniu wykonanie wyposażenia. Tu widzą Państwo przekroje nad pylonem i nad bocznymi podporami, gdzie jest duże ściskanie dołem, bo tam się pojawia moment ujemny, czyli płyta dolna została wzmocniona sztywnym zbrojeniem. Czyli to zbrojenie ustawione już w formie, zabetonowany przekrój U. Tutaj to tak samo, z tym, że po nasunięciu płyta dolna nad podporami została pogrubiona. I widzą Państwo zbrojenie i kable sprężenia centrycznego do nasuwania. Długość przęseł do nasuwania to było 35 metrów. Dodatkowe sprężenie zastosowano tylko w przęśle bocznym, już po nasunięciu, i w przęśle bocznym, czyli to jest to, i tutaj w strefie nad pylonem. Wanty dają dużą siłę poziomą, że oprócz sprężenia centrycznego dodatkowe sprężenie nie było potrzebne. I tu widzą Państwo, jak to było robione, ustawione prefabrykaty. Styki między prefabrykatami były, te prefabrykaty zostały połączone, bo pamiętajmy, że prefabrykaty są rozciągane, bo siły tutaj działają do góry, czyli dół jest rozciągany. I tu montaż prefabrykatów, założenie deskowania, przekroju U, zbrojenie włożone, a to jest strefa w następnym etapie zakotwienia wand już po nasunięciu. Rzecz, most był nasuwany podłużnie, estakada północna też, południowa sekcja po sekcji. Tu widzimy nasuwanie, podpory tymczasowe w Odrze, natomiast w strefie śluz rędzińskich mieliśmy problemy z RZGW, obecnie Wody Polskie, które nie pozwoliły za blisko ustawiać podpór, w związku z tym po specjalnej konstrukcji wsporczej to pojechało, no i po nasunięciu i wyregulowaniu most był podwieszony. To jest bardzo wygodna metoda budowy, bo najtrudniejsze jest jednak betonowanie wspornikowe czy montaż wspornikowy, gdyż wówczas znacznie trudniej zapanować nad geometrią. Detale konstrukcyjne, a więc klasyczne nasuwanie, forma, uchylna podłoga, tu są belki ślizgowe i to jechaliśmy. Widzimy kształtowanie, tutaj zbrojenie przekroju U, miejsce dewiatorów, zabetonowanie tego przekroju U z dewiatorami i półprzeponami. Jeszcze jedno zdjęcie, czyli mamy ułożone prefabrykaty,
przygotowane zbrojenie, zabetonowane, wysunięte i tu już gdzieś tam widać daleko światełko w tunelu. Podpory montażowe. To jest stanowisko, na którym wykonywano most. Ono było na specjalnych podporach montażowych, betonowych, a estakady na podporach stalowych. Stanowisko było zrobione. Podpory Wiśle, most tymczasowy. To jest ta konstrukcja wsparcia nasuwania. Nasuwanie po takim czymś jest trudne, bo to ma pewną podatność i po prostu trzeba to uwzględniać. Ponieważ zapieramy się o podpory istniejące, które nie są zaprojektowane na duże siły poziome, to są zastrzały pozwalające na przeniesienie dużych sił poziomych od nasuwania i po wykonaniu konstrukcji one zostały oczywiście zdemontowane. To były różnego rodzaju i nasuwamy. To jest akurat nie estakada. Pylon. Stopa pylonu na grubość 6,5 metra, 160 pali, 1,50 m średnicy, 18 metrów długości czy głębokości. Wymiary to jest w tą stronę prawie 30, a wzdłuż 70 metrów. Do rygla dolnego nogi są pełne, potem przekrój skrzynkowy. Fundament tutaj zespół profesora Dębickiego nam pomagał, sprawdzał ten fundament. Jak widzą Państwo, jeszcze gdyby o 50% wzrosło obciążenie, to pylon dalej jest stabilny. Maksymalna siła wpadu 7300 newtonów, nośność jednego pala 7500. Zakładano, że osiadanie może wynieść 79 mm. Zobaczymy, jak to się sprawdziło. I tu widzą Państwo wykop, palowanie, zbrojenie. Tu jest 8 warstw zbrojenia. Z tego ze stopy wystaje ją dwutełniki, cheby, bo jak ustawić zbrojenie, czegoś ono się mogło, musiało trzymać. To jest fundament pod, no fundament, skotwienie dźwigu. 2500 ton zbrojenia. I teraz jak się zabetonuje tu 8000 m3 betonu, to było na cemencie hutniczym i w tych miejscach były założone sondy, w których mierzyliśmy temperaturę na różnej głębokości. Założenie było takie, że nie powinno przekraczać 65 stopni. To profesor Kwaniań, co opracował technologię betonowania. Jak Państwo widzą, to zostało spełnione. Czy taki fundament nagrzał się do 65 stopni? Nie można było dopuścić, żeby no, zewnętrzne warstwy szybko stygły, bo po prostu popękają, czyli trzeba obłożyć styropianem i żeby on wolno stygł. I z tym, że to stygnie za 3 miesiące. To jest do momentu podwieszenia już fundament osiadł, jak Państwo widzą, 6 cm. I teraz co dalej? Od tego miejsca po prostu stosowaliśmy rdzeń stalowy. Rdzeń stalowy bardzo przyspieszał budowę, gdyż eliminował deskowanie wewnętrzne.
a jednocześnie pozwalał na to, że na dole, na tym rdzeniu ułożono większość zbrojenia, co bardzo przyspiesza budowę. Podobnie jest tutaj z ryglem górnym, który był skrzynka stalowa, najpierw przyspawana do tych rdzeni stalowych i po prostu ze zbrojeniem zostało to podniesione do góry. O właśnie, ten rygiel górny jest skręcany przy niesymetrycznym obciążeniu i w związku z tym on jest sprężony wzdłuż 18 kablami, a i wzdłuż tej ściany to prętami. A teraz ta ściana jest tylko zbrojona. To bardzo, zastosowanie tego rygla bardzo przyspieszyło sprawę, gdyż do niego można było podwiesić formę i zabetonować. Oczywiście tu Państwo widzą, że ponieważ ramiona rygla są ukośne, to ciężar własny je składa. W związku z tym trzeba było zastosować rozpory. No, tu Państwo widzą, jak to jest. Pierwsza rozpora, druga, trzecia. Zastosowany był specjalny dźwig, który wielkie ciężary podawał do góry. No, tutaj mi się powinno otwierać to, jak to po kolei było, ale coś nie działa. Różne cementy do poszczególnych części były stosowane i teraz taka uwaga, że konstrukcja nośna, beton C50-60, pylon taki sam, beton 2,36. Musimy znać, to już podkreślałem na wykładach o konstrukcjach sprężonych, że musimy znać masę, bo jak inaczej jesteśmy w stanie wyliczyć prawidłowo niweletem mostu, przemieszczenia i tak dalej. I na cemencie 42 cm 42,5 i proszę popatrzeć, że wytrzymałość po 56 dniach to była 91 dla konstrukcji nośnej, dla pylonu 85, ale moduł sprężystości 34 albo 32,9, a więc to jest znacznie mniej niż podawała nasza norma mostowa, ale norma była wykalibrowana na kruszywie bazaltowym. Tu był użyty granoporyt, a więc lżejsze kruszywo. A więc w takich mostach i właściwie w każdej konstrukcji sprężonej musimy znać realny moduł sprężystości i realną masę, bo wtedy tylko jesteśmy w stanie zapanować nad geometrią. No i podwieszanie, to widzą Państwo, jak to jest, zgrzany element osłony i to z jednym splotem jest podawany do góry i mocowany. Czyli most żeśmy wypoziomowali tak jak ukształtowali na podporach montażowych według niwelety, jakie chcieliśmy, no i poszczególne wanty były naciągane na długość. Tu widzą Państwo, jak ta wanta wygląda, to już pokazywałem. Zastosowane były tłumiki drgań. Na najdłuższych tłumiki radialne, a na pozostałych pierścieniowe. To osprzęt do nasuwania, trzeba było zgrzać rury. One na moście nie mogą się po prostu być ciągane po płycie pomostu, bo po prostu stracą estetyczny wygląd. Czyli na takich wózeczkach są ustawiane.
i Manitou tutaj odciąga do miejsca zakotwienia. Próbne obciążenie to będzie ciekawe. Ja tu przeskakuję rzeczy, które Państwo widzieli. Kolejny model, inna ekipa zrobiła profesora Bienia. I mamy obciążenie. Tu chyba jest. Gdy obciążamy jedną nitkę, to proszę popatrzeć, to ramię do pylonu, do której jest podwieszona ta nitka, wygina się na 50 mm, ale ciągnie to drugie na kilka, na 20 parę milimetrów. A ugięcie jest 150 mm. Przęsło przeciwstawne idzie do góry. Schemat taki, że to jest 2000 ton tutaj stoi, no to wtedy pylon wygina się w jedną stronę. To jest taki ekstremalny schemat. Pylon wygina się. To jest wynik obliczeń, to jest wynik pomiarów. A więc proszę zobaczyć, 150 mm wierzchołek pylonu ugina się, czy przemieszcza się, przemieszcza się w bok. Ugięcie maksymalne to jest 450, ponad 450, prawie 500 mm, a przęsło przeciwstawne idzie do góry o 250 mm. No i schemat, którego się osobiście bałem, to jest takie naprzemienne obciążenie. Kiedy jest skręcanie tego rygla dolnego i tu widzimy jeden kijek w jedną stronę 100 mm, a i drugi w drugą 100 mm. Ugięcie 400 mm. I klasyczne pomiary dynamiczne i wyznaczone częstości. To znaczy, zaletą takiego mostu betonowego jest to, że jak Państwo stoją na tym moście, to w ogóle nie czuje się drgań ani przemieszczeń, bo on się pod ruchem samochodem ugina mało. Jest bardzo dobry z uwagi na dynamiczne oddziaływanie ruchu pojazdów. To takie jeszcze widoki z powodzi, która zaskoczyła nas. I most jest monitorowany. Tu jest ponad 220 czujników różnych. Mierzymy siły w połowie wand. Problem jest taki, że w Polsce bardzo trudno uzyskać jedną rzecz, która wydaje się oczywista, że system monitoringu musi działać w czasie próbnego obciążenia, gdyż wtedy jesteśmy w stanie zweryfikować wskazania, bo znamy obciążenie, możemy wyliczyć, jaka jest zmiana sił w wantach, czy odkształceń w jakimś przekroju, czy przemieszczeń i porównać to z tym, co wskazuje monitoring. To się w Polsce na żadnym moście nie udało. Tu kilka zdjęć, bo są entuzjaści, którzy robią niesamowite zdjęcia. Most kosztował 570 milionów. Nie jest prawdą, że to był najdroższy most w Polsce. To jest średni koszt, to był 8400 zł na metr kwadratowy, licząc estakady i most, a most podwieszony 12,5 tysiąca.
No, różne tam dostał nagrody, a teraz zastanówmy się, czy co się dzieje po 10 latach. Te rysunki Państwo widzieli. To już też mówiłem o tych parametrach, jak to jest. Rędzin, znowu kolejny model i weryfikacja. Tu mamy bardzo dobrą sytuację, bo mamy opublikowane wyniki próbnych obciążeń. Każdy, kto robi model, znając obciążenie, jakie było przykładane, może błyskawicznie swój model zweryfikować, czy otrzymuje podobne wyniki. To jest dla tych, którzy będą w przyszłości robić ekspertyzy i zajmować się utrzymaniem tego mostu. I teraz to, co Państwa zapewne zainteresuje, jak wygląda ugięcie, a właściwie osiadanie pylonu. A więc tu nastąpiła eksploatacja, czyli w 2011 roku, czyli most był zakończenie podwieszenia, otwarcie i most dalej osiada. Tutaj oczywiście to jest, ta skala jest skażona, bo tu ona by sięgała tam daleko poza ekran. Obecnie jesteśmy, to jest wyniki z 2020 roku, ugięcie wynosi 110 mm. Nie ugięcie, tylko osiadanie pylonu. Jak Państwo pamiętacie, przewidywane było 80. To znaczy trudno jest, grunt to nie jest stal ani beton, i przemieszczenia osiadania są większe niż były wyliczone na etapie projektu. Czy to jest z tym, że one się stabilizują? Już tutaj właściwie ostatnio podjęliśmy decyzję, że następny pomiar za 3 lata, bo nie ma sensu co roku mierzyć, bo ostatni był 2022 i to jest rzędu no, 0,5 mm te osiadania się zwiększyły, a to jest w zasadzie błąd pomiarowy, że to już jest, nie należy się spodziewać dalszego przyrostu. Niemniej jednak to co wpływa na rozkład sił wewnętrznych konstrukcji, to trzeba liczyć odtąd, kiedy most został podwieszony. Tutaj to jest ponad 60 mm. Czy to jest groźne? To znaczy, nie jest to groźne, bo jak Państwo wiedzą, nierównomierne osiadania podpór zależą od sztywności, czyli E i przez L. Tu L jest duże. W związku z tym wpływ tego oczywiście jest, ale to się mieści w tych granicach, które były przewidywane w projekcie. Co się zmieniło? Oczywiście zmienił się układ sił wewnętrznych w moście, w konstrukcji. I tu Państwo widzą momenty, które zielone to jest dla chwili T0, kiedy most został podwieszony, a czerwone to jest teraz po tych iluś lat, po 10 latach od użytkowania mostu. Czyli te momenty nad podporami tutaj skrajnymi wzrosły, natomiast i wzrosły momenty dodatnie tutaj w tej strefie. Wzrósł też moment nad pylonem. Także tu widzą Państwo podpora P13.
to było 90,5, mówię o momentach od ciężaru własnego, a jest dzisiaj 101, czyli 10% to wzrosło, przekrój AA było 11, jest 21, czyli, ale to są małe momenty, to w ogóle, dlatego ten, nie mówię błąd, tylko zmiana, bo to nie można mówić o żadnym błędzie, zmiana to jest prawie 100%. Nad pylonem to było 42, obecnie jest 48. Co dalej się stało? Otóż ugięcie tutaj przęsła, no bo na pylonie osiadło, to jest jedna sprawa, to jest 20 centymetrów, jesteśmy niżej. Pylon, mówię teraz o tej części od wierzchołka do rygla dolnego, się skrócił o 4 metry. Oczywiście się pomyliłem, 40 mm, 4 cm. Na skutek skurczu i pełzania betonu. Podobnie jest z ustrojem nośnym. On jest krótszy niż dzisiaj. Oczywiście, gdy tutaj naślą na nas NIK, to zaraz mostarz wziął pieniądze 122 metry, a dzisiaj brakuje 4 centymetry. No i co z tym zrobić? Trzeba będzie tłumaczyć, że to jest, nikt nie ukradł tego betonu, to jest naturalne zjawisko, które w takich mostach występuje. W każdym pylon betonowy po prostu się skraca z czasem, a poza tym osiada. I jeżeli chodzi o siły w wantach, to nastąpiło coś takiego, że wzrosły siły, bo tu jest zero, wzrosły siły w wantach środkowych, natomiast spadły w tych najdłuższych i najkrótszych. Czyli rzecz polega na tym, że wzrosły reakcje na dolny rygiel. I tu w ryglu pojawiły się rysy o rozwartości rzędu 0,1 mm. No i zaczęliśmy się zastanawiać, no, co się dzieje. I zostały zainstalowane czujniki światłowodowe, które mierzą po prostu długość tego rygla. W tym sensie, że musimy zdawać sobie sprawę, że to jest newralgiczny punkt. Gdyby rygiel pękł, no to pylon się rozleci. To jest stabilne. Podciągnięte zostały dwa lata temu najkrótsze wanty, tak żeby zmniejszyć nacisk na rygiel. Tu rygiel jest sprężony 30 kablami po 31 splotów, czyli żeby przerwać, że współczynnik pewności na rozerwanie rygla jest ponad 3 w tym moście. W związku z tym no, nie ma zagrożenia, że ten rygiel pęknie. Zagrożeniem mogłoby być to, że kable uległyby korozji. I wtedy to byłoby groźne, ale ponieważ mierzymy już od 2 lat, to długość tego rygla jest stabilna. Ona się zmienia od temperatury, to jest w zależności zima, lata 7 mm się wydłuża lub skraca, ale gdy się odejmie temperaturę, to jest stabilne. Są dyskusje, czy należy doprężyć. Powiem tak, że te elementy są z pełnego betonu. To jest 6 metrów na 7, czyli 42 metry kwadratowe. Problem jest taki, że liczba tych kabli
jest wystarczająca, bo współczynnik jest 3,5, natomiast bardzo ciężko sprężyć ten rygiel, bo żeby sprężyć rygiel, trzeba odkształcić te elementy, a one są bardzo sztywne. Czyli to, tutaj bym powiedział tak, że architektura tutaj zadecydowała o tym podgięciu nóg. Zastosowanie nóg prostych eliminuje ten problem. Wtedy rygiel nie jest, bo on jest rozciągany, te łokcie odchodzą na zewnątrz, to znaczy odchodzą. Jest siła wynikająca z tego załamania, działająca na zewnątrz, czyli rygiel jest rozciągany siłą 180 meganewtonów, a więc olbrzymią siłą, mówiąc w starych jednostkach, to jest 18 tysięcy ton. Same kable to jest prawie 30 tysięcy ton niosą, a zbrojenie miękkie dodaje jeszcze 30 i tutaj nośność tego na zginanie to w sumie daje współczynnik 3,5. Także tutaj dzisiaj gdybym projektował, to bym nie zastosował tego podgięcia. To ma sens, kiedy to jest wyżej, bo wtedy ta siła jest mniejsza i elastyczność wtedy tych nóg jest tak duża, że łatwiej to sprężyć. To jest właśnie z pomiarów, że zmiany tych rys to są na poziomie 2-3 tysięcznych milimetra, a więc to się tutaj nic, moim zdaniem nie ma zagrożenia, aczkolwiek kontrolujemy sytuację. Czyli może to jednak powiem kilku słów, że w konstrukcjach betonowych następuje znacząca dystrybucja sił w wantach, cięgna skrajne ulegają poluzowaniu, a środkowe wykazują wzrost siły naciągu. Następuje zmiana sił wewnętrznych w pomoście, co pokazywałem Państwu, momenty podporowe oraz reakcje na niektóre podpory wzrastają. W betonowych mostach podwieszonych regulacja naciągu wand może się okazać konieczna po 10-15 latach. Istotnych danych dotyczących stanu konstrukcji dostarczają systemy monitoringu, dlatego obiekty podwieszone i z betonu muszą być w nie wyposażone. Nie, o czym nie mówiłem w swoim wykładzie, o ekstradosach. Tu widzą Państwo piękny ekstrados pod Olsztynem. Niestety zamawiający zrezygnował, zapłacił 400 tysięcy i zrezygnował z tego projektu. Państwo dzisiaj są w dobrej sytuacji, gdyż wykonaliśmy niezłą robotę, w sensie, że jest książka o moście w Płocku, gdzie jest opisany cały proces budowy i detaliczne rysunki, jak to było zrobione, czy most Siekierkowski w Warszawie. A więc jest skąd brać przykład. A aczkolwiek pamiętajmy, że my w stosunku do LAP-u czy Schleicha biura, no jednak jesteśmy początkującymi projektantami mostów podwieszonych, bo oni trzaskają mosty już 50 lat i mają nieporównywalnie większe doświadczenie. Gdzieś kiedyś, gdy zwróciłem uwagę jednemu z projektantowi, że to, co robisz, to niekoniecznie jest dobre, a on mówi mi, że on ma doświadczenie w projektowaniu mostów. No, jak masz. Ja uważam, że nie mam.
No, gdyby ktoś chciał poszerzyć swoją wiedzę, to po prostu jeszcze można chiński podręcznik znaleźć. Tu powiem Państwu, że przed wykładem tutaj z moim doktorantem, już młodym doktorem, przetestowaliśmy, że jak to się zeskanuje i wrzuci do tego, to da się to przetłumaczyć. Także, ale jak Państwo widzą, rysunki są takie same jak w naszych książkach. My inżynierowie mamy tą przewagę nad prawnikami czy innymi, że rysunek wiele, wiele mówi. Dziękuję za uwagę. Jakby były pytania, to chętnie odpowiem. Jeżeli w Polsce zrobiły coś ciekawego, to trzeba to pokazać. Tu widzą Państwo most Bryły i książka 80 lat JAPSE, czyli Międzynarodowego Stowarzyszenia Mostów i Konstrukcji. W tej książce jest życiorys profesora Bryły i jego most. Mimo że ten most został zrobiony w 1929 roku, czyli za chwilę będzie 100 lat, ale ciągle jest zielony i świat wie, że pierwszy most spawany to jest drogowy tu w Polsce. Tu pan czy pani pyta, czy most rędziński wymagał korekty niwelety na dojazdach, czy w planie udało się projektowo wykonać most? Proszę Państwa, to jest właśnie dyskusja z drogowcami i zamawiającym. Most podwieszony nie ma stałej niwelety. Przęsło bez przerwy drga na wietrze. Wyżej, niżej. I po prostu to jest, kiedy ma być ta, to jest oczywiście niweleta teoretyczna, którą chcemy osiągnąć w momencie wykonania mostu, ale to jest, ja myślę, że jeżeli tą niweletę zaplanowaną uda się, w zależności od rozpiętości przęsła, uda się wykonać z dokładnością plus minus 5 centymetrów, czyli 50 mm, to jest bardzo duży sukces. Gdy my mamy monitoring, jako Politechnika monitorujemy most w Płocku stalowy o przęśle 375 metrów. Ten most nigdy nie jest w spoczynku. To przęsło od podmuchu wiatru bez przerwy się waha, góra, dół, góra, dół. W nocy, gdy się oziębia, podnosi się do góry. W dzień, gdy się nagrzeje, wanty się wydłużają, przęsło opada w dół. Podobnie jest na rędzinie. Te zmiany, które nastąpiły w związku z aerologią, nie są odczuwalne przez kierowców i żadna korekta nie była potrzebna. O, to jest dobre pytanie. Tego przeczytam. Pani mówi, że powinienem czytać. Panie profesorze, czy zasadne jest projektowanie użytkowane mostów podwieszonych dla kolei dużych prędkości? Otóż ci, co byli na Wrocławskich Dniach Mostowych w tym roku, to był profesor Romo z Hiszpanii, gdy miał wykład o takich mostach i oprócz tego napisał książkę Mosty dla kolei dużych prędkości. Ja namawiam PWN, żeby tą książkę wydać po polsku, gdyż to jest bardzo dobry podręcznik, gdyż mosty dla kolei dużych prędkości muszą spełniać dodatkowe wymagania. To zarówno samo mocowanie i konstrukcja toru, jak i parametry mostu. I rzecz polega na tym, że raczej mosty podwieszone są rzadko stosowane na kolejach dużych prędkości. Natomiast przeważają mosty betonowe, gdyż beton ma znacznie lepsze właściwości tłumienia i ekstrados. I tego się właściwie należy
należy trzymać, że my powinniśmy się przygotować i na przykład tłumaczenie tej książki no jest bardzo zasadne, gdyż moim zdaniem ta książka jest w najbliższej inżynierii ukaże się moja recenzja tej książki z zaleceniem, że powinniśmy to przetłumaczyć, gdyż jest to ważne, gdyż tam są i przykłady, i aktualnie stosowane wymagania. Hiszpanie w ostatnich latach to jest kraj, gdzie wybudowano, oni budują linie dużych prędkości i mają, no, korzystając z uprzednich doświadczeń innych krajów. I na końcu tej książki jest taki dodatek, gdzie jest chyba 40 różnych mostów z całego świata wybudowanych ostatnio. Także jest to doskonała wskazówka dla polskich projektantów przyszłych linii dużych prędkości. Tutaj ktoś pyta, wspominał pan, że budowa przemysła w Spornikowo jest kłopotliwa. Czy może pan to rozwinąć? To znaczy, proszę państwa, najprościej zbudować most podwieszony na rusztowaniach, wykonać ustrój nośny, podwiesić. To wtedy w pełni, wtedy jest bardzo łatwiej zapanować nad geometrią, nad niweletą i tak dalej. Aczkolwiek to, co powiedziałem uprzednio o tej niwelecie, to jest zasadne. W moście nawisowym to my wykonujemy segment i podwieszamy go. Oczywiście nie możemy naciągnąć wanty na pełną siłę, bo podniesiemy wspornik do góry, bo nie ma dalszego ciężaru. Czyli napinamy do 20-30%, tyle ile trzeba. I czyli w moście budowanym spornikowo musimy bez przerwy korygować naciągi, a potem po zmontowaniu będziemy musieli jeszcze po prostu korygować naciąg. Pamiętajmy, że położenie wspornika zależy od temperatury. Jeżeli jest słońce, to po prostu wanty się nagrzeją i wydłużą i wspornik oklapnie, w nocy podniesie się do góry, czyli to wymaga bardzo intensywnej pracy geodetów, którzy muszą rano wstawać, nim zejdzie słońce, określić położenie i kontrolować wysunięcie trawelera i tak dalej. Czyli z tym, że jak ktoś to umie robić, budował taki most i tak dalej, to oczywiście będzie mówił, że jemu to idzie łatwo, ale temu, kto robi to pierwszy raz, to będzie szło bardzo trudno. Jest możliwość jak gdyby popełnienia wielu błędów, szczególnie w osadzaniu tych rur obsadowych i tak dalej. Czy widzi pan zagrożenia w eksploatacji spężonych mostów kolejowych, belkowych i płytowych? Proszę państwa, najstarsze mosty sprężone, na przykład w Polsce jest most nad autostradą A4, nad Nysą Kłodzką, w Sarnach Wielkich, zbudowany w 1942 roku, w bardzo dobrym stanie. No problem jest taki, że mosty sprężone wymagają dużej kultury wykonawczej. I w Polsce ostatnio mieliśmy kilka przykrych, że tak powiem, incydentów z pękaniem kabli zewnętrznych. No rzecz polega na tym, że moim zdaniem tutaj zawiódł nadzór, zawiódli wykonawcy i, no, i to wymaga po prostu wysokiej kultury wykonawstwa. I kable zewnętrzne właściwie dzisiaj powinniśmy wykonywać jako wymienialne, nieiniektowane. Nieiniektowane, czyli cięgna powinny być typu monostrand lub takie jak do podwieszania
konstrukcji. Wtedy nie ma zagrożenia jak gdyby korozji cienkiem. Ale co to znaczy wymienialne, to mówiłem na poprzednich wykładach, to znaczy nie mogą być tkwione na końcowej poprzecznicy, bo wówczas trzeba rozebrać ściankę żwirową i zrobić wykop w nasypie, żeby się tam dostać. Także to moje zdanie, że nie ma lepszego rozwiązania dla mostów. Większość mostów dla kolei dużych prędkości będziemy budować z betonu, czyli z betonu sprężonego. I tu nie ma odwrotu, bo to te mosty mają bardzo dobre warunki tłumienia. Przy konstrukcjach stalowych trudno jest spełnić wymagania dla kolei dużych prędkości. Tam jest wymóg między innymi taki, że koło bez przerwy nie może się odrywać od szyny. Czyli te drgania muszą być limitowane. Czy z perspektywy czasu dzisiejszej wiedzy lepsze byłaby metodą stalową? Nie. Tak jak mówiłem, ten most budowali bardzo młodzi inżynierowie. W 2008 roku nie było w Polsce, to znaczy wszyscy doświadczeni inżynierowie byli zajęci. Budowaliśmy stadiony, autostrady i tak dalej. To był optymalny wybór. Podsumowując tą część, mosty raczej w Polsce będziemy budować w najbliższych latach mosty typu Ekstrados, czyli mosty bardziej sztywne i o niskich pylonach, gdyż niski pylon był znacznie łatwiej zrobić niż wysoki. I te rozpiętości, których potrzebujemy w Polsce, to do 200 metrów to doskonale pokrywają mosty Ekstrados. Tak myślę. No, czekamy na linię dużych prędkości. To jesteśmy do tego jak gdyby jako tako przygotowani. Mają Państwo książkę, to będą mosty skrzynkowe z betonu sprężonego, albo belkowe, albo typu Ekstrados. Natomiast no, warto tą książkę profesora Romo przetłumaczyć, bo po prostu znowu przy opracowywaniu założeń do Centralnego Portu Komunikacyjnego powstał stos dokumentacji, między innymi tom na temat budowy mostów, ale no, autorzy tak jak raczej no, słyszeli o mostach dla kolei dużych prędkości, ale nie sprecyzowali prawidłowych warunków do tego, to trzeba zrobić. To znaczy, czy rozważam część poświęconą Ekstradosom. Profesor Trochimiak przygotowuje książkę na temat mostów podwieszonych, mostów Ekstrados i nie chciałbym mu zabierać, że tak powiem, przestrzeni. Ja myślę, że Warszawska Izba poprosi Trochimiaka, żeby wygłosił taki wykład dla Państwa. Dziękuję bardzo za cierpliwość i wysłuchanie tutaj moich wywodów. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego.